Wyjątkowo ciekawie zapowiadał się mecz 18. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki pomiędzy Anwirem Włocławek a AZS-em Koszalin. Włocławianie, którzy w dotychczasowych 17 kolejkach przegrywali tylko dwa razy i to na wyjazdach, chcieli podtrzymać pasmo zwycięstw we własnej hali. Koszalin, który po przyjściu do zespołu nowego szkoleniowca Mariusza Karola złapał wiatr w żagle i wygrał 6 spotkań z rzędu, ponosząc porażkę dopiero w ostatniej kolejce z Czarnymi Słupsk, miał za zadanie wrócić na ścieżkę zwycięstw. Pierwsza akcja i pierwsze punkty dla gości, ich autorem George Rize. Jednak odpowiedź Anwiru jest błyskawiczna. Trójka Jovanovicia, a potem szybki przechwyt i punkty Szubargi. I włocławianie obejmują prowadzenie 5-2. Kolejne minuty to jednak popis Dante Swansona, który zdobywając 6 punktów z rzędu, pozwolił gościom wrócić na prowadzenie. Wymiana ciosów trwała w najlepsze. Kolejnym, który próbował znokautować gości, był Tulijkowicz. Jednak na jego trójkę błyskawiczną akcją 2+1 odpowiedział Dante Swanson, który w sumie po pierwszych 10 minutach miał na swoim koncie aż 9 oczek. Początek drugiej kwarty to dobra postawa kapitana Włocławian Andrzeja Pluty i jego 5 punktów z rzędu. W odpowiedzi zza linii 6-25 trafił Mirko Kovač, a potem 5 kolejnych oczek zdobył Wladimir Tica. Po tych akcjach goście wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca kwarty. I choć Anwir próbował odrabiać straty, to do przerwy przegrywał z AZS-em 36-42. Mimo 6-punktowego prowadzenia trener Mariusz Karol cały czas impulsywnie instruował swoich graczy. Podobnie Igor Griszczuk, który w czasie przerwy szukał skutecznej recepty na dobrze dysponowany tego wieczoru zespół AZS-u. Recepta okazała się skuteczna, bowiem po trójce Jovanovicia i 2 rzutach z dystansu Drew Joyce'a na tablicy wyników pojawił się remis 50-50. Kolejne minuty to walka kosz za kosz. Akcja 2+1 Aleksa Dana i błyskawiczna odpowiedź świetnie dysponowanego Dante Swansona. A potem szalona akcja Nikoli Jovanovicia, równo z syreną kończącą czas 24 sekund, po której na trybunach zapanował szał radości. AZS jednak się nie poddawał, a kolejną tego dnia akcją 2+1 popisał się Wladimir Tica. Jednak po efektownym wsadzie Rasharda Sullivana to Włocławianie prowadzili nawet 8 punktami. Ostatecznie po 3 kwartach 66-60 dla gospodarzy. Początek 4 kwarty to 9 punktów z rzędu dla Koszalina. Arabas, Kovač i Swanson sprawili, że akademicy wyszli na 2-punktowe prowadzenie 69-67. Uzasadniona więc radość koszalińskich kibiców, których jednak szybko, rzutem z dystansu, uciszył Krzysztof Szubarga. Końcówka meczu bardzo dramatyczna. AZS prowadził po punktach George'a Rize, ale wtedy akcję meczu przeprowadził bohater dnia, Krzysztof Szubarga. Po jego punktach Anwir wyszedł na prowadzenie i chociaż goście mieli jeszcze akcję ostatniej szansy, to nie trafili do kosza, dzięki czemu włocławianie wygrali to spotkanie 77-76, zapewniając sobie tym samym 16 zwycięstwo w tym sezonie rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki oraz utrzymując 2. miejsce w tabeli i bezpieczną przewagę nad 3. w tabeli, Polfarmą.